Czesonka. Wybiło mi 100 subów. Tak, stało się to. Nie wierzę, że tak szybko, ale się stało. Chciałam nagrać ten odcinek jakoś specjalnie i może wymyślić jakiś super special czy cokolwiek, ale niestety szkoła mnie trochę ogranicza i czas. Także jestem zmuszona pokazać tylko obrazek, który zrobiłam i nagranie, które nagrałam. I po prostu nawet nie przygotowałam żadnego scenariusza, bo nawet na to nie miałam czasu, także standardowo będę lecieć po prostu z głowy, co mi ślina na język przyniesie, tak to się mówi. I jakoś polecę. Pewnie polecę z prywatami, bo nie spodziewałam się, że taka liczba w końcu nadejdzie i że w ogóle nadejdzie. Bo ja zbierałam się rok na to, żeby założyć ten kanał i dopiero po roku udało mi się przemóc samą siebie, żeby to zrobić. I szczerze mówiąc, nie żałuję. W sensie nie spodziewałam się, że ja, osoba, która raczej nie należała do na tyle otwartych, by dzielić się swoimi głupotami w internecie, zrobi to i będzie przez tak krótki czas zdobędzie 100 subskrypcji. I dla niektórych to może się wydawać mało. I pomyślę sobie, że po co ja w ogóle w jakikolwiek sposób to świętuję, czy coś. Ale dla mnie to jest dużo, bo ja myślałam, zakładając ten kanał, że zatrzymam się na liczbie 10 subskrybentów. Ale nie. Tej liczby jest chyba 10 razy więcej. Nie 10 razy. 10 to jest 100, no nie? Nie wiem. Jestem słaba z matmy, okej? Okay? Chyba tak. W każdym razie chciałabym wam serdecznie podziękować, a w szczególności tym osobom, które w sumie przyczyniły się tak naprawdę do założenia tego kanału również. Nawet nie wiem, komu powinnam dziękować, bo tych osób było tyle. Przez ten rok nazbierało się tyle osób, które pomagały mi w założeniu tego kanału, że ja nawet nie zliczę, bo już ustaliliśmy, że ja po prostu nie jestem w stanie ogarnąć żadnych spraw związanych z komputerem i z jakimiś ustawieniami. Nawet to nagranie, które najprawdopodobniej widzicie, jest bez dźwięku, bo pomimo tych 2 czy 3 miesięcy, gdzie nagrywam, nie jestem w stanie ogarnąć tego, żeby był dźwięk na tak prostym nagraniu. Ale trudno, tak, taka jestem i takie są uroki tego kanału. Mam nadzieję, że się kiedyś w końcu nauczę. W każdym razie, tak, dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy przyczynili się właśnie do tego, żebym spięła dupę i żebym w końcu wzięła się za ten kanał. No i dziękuję też tym, którzy mnie oglądają, bo tak jak mówię, dla niektórych 100 subskrypcji może być czymś, czym nie mam czym się chwalić i że to jest mało, a dla mnie to jest naprawdę dużo i naprawdę troszkę to zmieniło ten kanał w moim życiu, troszkę zmienił i zmienił na lepsze i naprawdę cieszę się, że się przemogłam i cieszę się, że jest parę tych osób, które oglądają to co ja wstawiam, te moje czasami żałosne wręcz wypociny, ale tak, cieszę się bardzo i serdecznie wam dziękuję, wbiliście mój poziom aspiracji na platynę ze szczęścia. I tak, na tą okazję kupiłam sobie szampana. Wstawię wam tutaj raczej zdjęcie, jak mi się uda. W tle będzie oczywiście nagrywanie, że na dowód, wiecie, że żeby nie było, że to nie moje. Oczywiście piccolo, bo ja jestem osobą, która pomimo swojego wieku nie spożywa alkoholu. Ale tak, przez to, że nie pokazuję twarzy, to będziecie mieli tylko ASMR z tego, jak otwieram to piccolo, bo stwierdziłam, że to będzie cudowny pomysł, żeby nagrać właśnie opening piccolo na nagraniu, gdzie dziękuję za 100 subów. I ogólnie problem jest taki, że średnio umiem otwierać szampany, znaczy umiem, ale średnio umiem tak, żeby nie narobić syfu, a standardowo nagrywam to w nocy. Bo jak mogłabym ja inaczej? Ale tak, jeśli jakimś cudem wstawię ten film, to
to najprawdopodobniej jak zaleję sobie komputer, to w opisie pojawi się informacja, że zadałam sobie komputer. Mam nadzieję, że się tak nie stanie i że słyszycie i że mogę wam zrobić ASMR, jak otwieram Piccolo. Więc jak ktoś nie lubi ASMR-ów, to niech przewinie, bo pewnie, albo wyłączy, bo pewnie będzie słychać, jak piję. Miałam coś jeszcze powiedzieć, ale nie pamiętam. O kurde, nie otworzę tego chyba. Czekajcie. Może widzowie, udało się, ale jakim kosztem? Naprawdę źle otworzyłam tego szampana i musiałam obudzić moją młodszą siostrę o 23:30, żeby mi pomogła to otworzyć i się męczyłyśmy jakieś 5 minut nad tym. Mam tak poharatane ręce od tego, ale dobra, zrobię wam ASMR, jak piję. Mam nadzieję, że to będzie słychać dobrze. Przybliżę się do mikrofonu jeszcze bardziej. Czekajcie. Czekajcie chwilę. O, jestem blisko mikrofonu. Słuchajcie. Słychać było? Ciekawe, czy tak. Nie wypiję tego całego. Ale dobra. Uczciłam moją co? Moją sławę. Hollywood stoi przede mną otworem. Jeszcze już niedługo i dostanę bilet na czerwony dywan ze wszystkimi gwiazdami. W każdym razie, jeszcze raz bym chciała bardzo podziękować za te 100 subików i też przeprosić za to, że nie ma filmów tak często, w sensie dwa razy w tygodniu i jest tylko Legacy. Ale to wina szkoły. Moje lenistwo usprawiedliwiam tym razem szkołą, ale nie, tak szczerze, to po prostu troszkę nie mam czasu i siły przez tą szkołę, a niedługo wakacje, także robienie z siebie idiotki i poszukiwania oczywistych rzeczy niedługo wróci, więc ja idę oddać się samą jednoosobowej imprezie z Piccolo, sama ze sobą i świętowaniu, a wy mam nadzieję, że miło spędzicie dzień czy wieczór, czy kiedy tam to oglądacie i że zostaniecie ze mną na dłużej i że te filmy jednak sprawiają komuś radość. Także tak, bardzo dziękuję i standardowo dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje i mam nadzieję, że do zobaczenia.